kochani, witam Was w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o moich nowościach perfumeryjnych. Myślę, że podzielę tu na dwa odcinki. Dzisiejszy odcinek będzie typowo perfumeryjny, a mianowicie o zapachach. Na następną część sobie tu zostawiam takie rarytaski z pielęgnacji i z kosmetyków kolorowych, bo słuchajcie, zbliża się nowy sezon, a więc sezon taki wiosenny i czemu nie przedstawić moich najnowszych takich kosmetyków, które uważam są warte wspomnienia i które pewnie byście chciały też mieć i się z nimi zapoznać. Powiedziałam Wam w zapowiedzi, dzisiejszy odcinek będzie właśnie typowo o nowościach perfumeryjnych. Witam w części pierwszej. Część pierwsza będzie poświęcona perfumom, tylko i wyłącznie perfumom. No i mam takie nowości, z którymi chcę się z Wami podzielić, a mianowicie przychodzę tu z trzema perfumami, które uważam za może nie moje odkrycia, ale warte wspomnienia i do których niektóre przygotowuję się, żeby omówić szerzej na moim kanale. Także serdecznie Was zapraszam do subskrybowania i do zostania dłużej na moim kanale. Będzie mi niezmiernie miło. No i zacznijmy omawiać. O których chcę wspomnieć, to oczywiście mój najpiękniejszy diorowy zapach Miss Dior Blooming Bouquet. W końcu nabyłam nową butelkę. Słuchajcie, ja bez tego zapachu żyć nie mogę. Kojarzy mi się właśnie z taką flirciarską naturą, którą pewnie też mam. Kojarzy mi się z niezwykłą kobiecością, ale też taką niewinnością i oczywiście romantyzmem. I to jest zapach, który ja na pewno Wam polecę w takich top 5 na wiosnę, bo jest to zapach bardzo rześki, bardzo uwodzicielski, bardzo romantyczny. Przepiękna kombinacja tych właśnie różanych akcentów z piękną, elegancką taką nutką bergamotki sycylijskiej i tymi peoniami, bo te peonie tam są. Ja powiem Wam szczerze, że uwielbiam peonie, ale czasem one są takie przytłaczające dla mnie, ale tu to zestawienie z tymi płatkami różanymi jest przecudne. On dodaje mi niezwykłego wigoru, takiej rzeźkości, lekkości. I powiem Wam, doszłam do wniosku, że to jest oprócz Baby Doll i kilku innych tu zapachów, takich może bardziej bym powiedziała, bardziej skoncentrowanych, takich bardziej, bym powiedziała, kwiatowych i pudrowych. Zapach, bez którego śmiało mogę powiedzieć, że żyć nie mogę. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów, który zostanie zawsze ze mną. Niezależnie, czy jestem młodsza, czy starsza, ten zapach zawsze gdzieś siedzi mi w głowie i chciałabym go mieć. Słuchajcie, to jest zapach wcale nie nowy, 2014 rok, a więc troszkę latek ma, ale wiem, że niektóre osoby tu kwestionują jego trwałość na skórze. Ja nie mogę narzekać, słuchajcie, ale jestem przygotowana do takich świeżych właśnie zapachów. Ja lubię takie świeże, ja lubię lejerować też te zapachy, więc generalnie nie mogę narzekać. Dla mnie ten zapach jest mega trwały, bardzo rozpoznawalny na mnie, także polecam szerszemu gronu. Ja chcę się przymierzam i w sumie już miałam Wam przedstawić ten Miss Dior, tą nową wersję, ale gdzieś jeszcze tam jakieś 20% mnie mówi, że może to nie jest dobra inwestycja, ale pewnie go nabędę. Następnym zapachem, który niestety nie udało mi się dostać całej pełnowymiarowej buteleczki, a szkoda, bo u mnie była bardzo fajna wyprzedaż i wszyscy poszukiwali tego zapachu, a mianowicie jest to Pivoń Suzu, jeśli dobrze, Suzu, czy tam Giorgio Armani. Ja mam taką miniaturkę, słuchajcie, to jest w wersji privé, taką właśnie miniaturkę, ale ja właśnie używałam ją i próbowałam testować w mojej perfumerii. Jest to zapach taki typowo różany, piwoniowy, słodki, trochę owoców, też z 2014 roku, coś ten magiczny rok jest dla mnie stworzony. I jest tu różowy pieprz, jest tu, słuchajcie, mandarynka, znowu peonia.
I jest róża majowa, która jest bardzo specyficzna i bardziej może cytrusowa, plus akordy tu typowej róży. Jest też tu paczula oczywiście i piżmo z taką nutką troszeczkę malinową, gdzieś jeżynowo-malinową. To są inspiracje z specyficznymi miejscami. Tu za tym, jakby za tą kreacją stoją piękne tutaj ogrody Azji, słuchajcie. Piękne, takie właśnie sensualne, otoczone tutaj właśnie tymi pięknymi krzakami róży, peonii. I wydaje mi się, że ten zapach gdzieś jest troszeczkę taki spicy, troszeczkę właśnie z takim pazurem. On jest na pewno bardziej wychwytywalny i ostrzejszy w wydźwięku niż Blooming Bouquet, który Wam przedstawiłam, ale jest to przepiękny zapach, bardzo kobiecy, taki wybujały, bym powiedziała, przepięknie zharmonizowany i właśnie przytaczający jakoś nam gdzieś tam ten widok pięknych krzaków róży, właśnie peonii i takiej wybujałej roślinności. Ja Wam powiem, że nie pokazałam Wam to, no bo nie udało mi się niestety dostać tej buteleczki, ale chcę to Wam pokazać. Ja, marzy mi się ta wersja, to jest wersja taka shimmering, czyli z takim właśnie brokacikiem w środku, z przepięknym korkiem. Troszkę mi się też kojarzy tutaj z Erin edycją, oczywiście Privé było pierwsze, i z tymi kamykami, przepiękne, masywne butelki, super wyglądające na toalece, czemu nie mieć swojej, to by był już drugi zapach, ale ja mnie czekam na tą dobrą cenę. Podobnież nie będzie to zapach wycofywany, aczkolwiek zawsze jak są na przecenie, to są to zapachy wycofywane albo gdzieś tam będą zmieniane, mam nadzieję, że nie, bo ja i moja koleżanka właśnie na niego się czaimy, także gorąco Wam polecam. To jest moja nowa edycja i no, mam nadzieję, że dostanę tą butelkę pełnowartościową. Nabytkiem tutaj, a w zasadzie jest ich 8. Nie mam pełnowartościowych butelek, ale mam takie właśnie 2-mililitrowe miniatury. To jest wersja, która wchodzi, nie wiem, powiedzcie mi koniecznie, czy ona jest w Polsce, Estée Lauder. To są luksusowe zapachy Lux Fragrances i ja upatrzyłam, słuchajcie, jestem w trakcie testowania tych pięknych 8 zapachów. Pewne, powiem Wam, po pierwszym niuchnięciu mi się podobają, pewne są nie dla mnie na pewno, ale na pewno będzie tu wzmianka o nich, słuchajcie, są bardzo interesujące i moim odkryciem będzie Tender Light, jak najbardziej piękny, cytrusowy zapach z chińską herbatą, bergamotką i przepiękną, takim pudrowym irysem, słuchajcie, coś przepięknego, ciepły, pełny radości, takich emocji, pozytywności. Świetny też pewnie będzie dla wszystkich, którzy kochają Tomego Forda i Sole di Positano, albo inne te bardziej takie cytrusowe, ale słuchajcie, tak mi przypomina Toma Forda. Także Wam gorąco polecam. Wydaje mi się, że jest to zapach unisex. Ja jestem przed treningiem, będę miała trening, więc ja przygotuję dla Was specjalny odcinek, także zostańcie ze mną i koniecznie zajrzyjcie pełny jakby obraz tych 8 tutaj zapachów, ale ten mi się wybija. Testowałam go na innych osobach. Przepiękny, pełny radości, też wykwintny, elegancki, unisex taki. Gdzieś mi zanika ta chińska herbata, ale ta bergamotka i ten iris jest przepięknym dopełnieniem. Naprawdę ja lubię takie właśnie jakby kombinacje. Jest to coś przepięknego. I oczywiście wśród tych zapachów mam też, zobaczcie jakie piękne butelki, nie wiem czy tu się nie odbija słońce i lampa, mam też dwa inne. Powiem Wam, że Infinity Sky, który jest bardziej taki spicy, taki jak skóra, trochę ostrzejszy, właśnie z Madaskar, z tam jest wanilia z Madaskaru i taki imitujący jakby skórzany zapach, jest jednym z tutaj faworytów i powiem Wam, że takim zapachem, o którym się mówi i który się bardzo dobrze sprzedaje. One kosztują 130 funtów, tutaj nie wiem, powiedzcie mi koniecznie, że one są w Polsce. Ja, tak jak mówię, przedstawię Wam tu, och, tu mam ten piękny spiwonium, tutaj mam przepiękny Tender Light
a ja na pewno Wam je przedstawię, także powiedzcie mi tylko koniecznie, czy one są w Polsce dostępne właśnie w butikach. Jeśli nie, ja myślę, że niektóre z Was będą miały chrapkę na te zapachy. Ja przejdę przez nie i omówię je dokładnie. No wszystko dzisiaj w tym odcinku, słuchajcie, trochę może taki chaotyczny, ale mam tyle tych zapachów do testowania, że chciałam się podzielić właśnie tymi nowościami, które wpadły do mojego koszyka. Jest to pierwsza część, tak jak przypominam, dla osób, które czekają też tutaj na kosmetyczne nowości, ja Wam chciałam pokazać przecudny krem, przecudne nowe kredki i parę innych rzeczy, które są warte właśnie tu polowania na nowy sezon, bo zbliża się wiosna. Wkrótce będzie też moje notowanie, takie top 5 zapachów na wiosnę, także pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o lajkach i oczywiście zostawiajcie te przepiękne komentarze. Pozdrawiam wszystkich, którzy zawsze są w tych komentarzach i do zobaczenia do następnego odcinka.